Dzień dobry, witam Państwa w trzecim odcinku Don't Lie to Me, Argentina. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo Milei może być autentycznym libertarianinem, któremu uda się zmiażdżyć socjalizm. Albo Milei może być uwikłany w różne układy i jego reformy będą głównie pod publiczkę i wcale nie zmienią istoty systemu. Materiał przygotowali korespondent Pafer z miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Zaprzysiężenie. W niedzielę Javier Milei został zaprzysiężony jako prezydent Argentyny. Już na samym początku złamał protokół i jego inauguracyjne przemówienie odbyło się nie w kongresie dla politycznych elit, ale na zewnątrz, dla tysięcy zwykłych ludzi. Zgromadzeni skandowali Libertad, libertad, libertad. Było to symboliczne, gdyż Milei przemawiał zwrócony tyłem do elit politycznych i przodem do argentyńskiego ludu. Przed nim falowało morze z flag Argentyny. Dużo też było flag żółtych ze znanym nam symbolem ruchu libertariańskiego. Co pokazuje, jaki charakter ma jego ruch. Jednym słowem, można to uznać za piękne święto demokracji i wolności. Oto kilka podstawowych punktów półgodzinnego przemówienia. 1. Koniec długiej i smutnej historii dekadencji i upadku oraz rozpoczęcie odbudowy kraju. 2. Odchodzący rząd jest winny hiperinflacji, gospodarczej stagnacji, a klasa polityczna zrujnowała życie Argentyńczyków. Tu warto zwrócić szczególnie na to uwagę, bo ludzie darzą rządzących, nie wiem, jakimś takim bezgranicznym zaufaniem, czy jakimś takim oddaniem, ja bym powiedział, tak jak petenci carscy, po prostu car Batiuszka wszystko wie i wszystko wie najlepiej, to są też ludzie. I to, że klasa polityczna może zrujnować życie swojego własnego kraju, na którym żeruje, który w teorii niby, w którym zarządza, ale w praktyce jednak żeruje, po prostu myślę, że ważną lekcją jest przyjęcie tego, szczególnie przez młodych ludzi, że rządzący wbrew temu, co mówią, wcale nie muszą korzystnie wpływać na rządzony kraj. Także wracamy, punkt drugi, to rząd jest winny hiperinflacji, gospodarczej stagnacji, a klasa polityczna zrujnowała życie przeciętnych Argentyńczyków. 3. W ciągu ostatnich 12 lat PKB spadło o 15%, a skumulowana inflacja osiągnęła 5000%. Proszę Państwa, skumulowana inflacja, czyli tyle dodrukowali pieniędzy. 50 razy tyle, co było w ciągu 12 lat. I z tego oni żyją, tak? My tego nie widzimy. Znaczy większość ludzi tego po prostu nie widzi. 4. Milei zapowiedział, że naprawa skutków 100 lat upadku nie będzie łatwa i nie da się tego zrobić w jeden dzień. Ale ta naprawa zaczyna się jednego konkretnego dnia i ten dzień jest dzisiaj. Do tej pory politycy nalegali na obronę modelu, który generuje jedynie biedę, stagnację i nędzę. To jest, no, ten model się bardzo sprawdza i ten model właśnie politycy jego bronią, popierają. My jesteśmy u władzy, my o was zadbamy. Po czym drukują pieniądze, po czym podwyższają podatki, po czym nieudolnie zarządzają przedsiębiorstwami państwowymi. Myśmy to już przerabiali, myśmy z tego wyszli, ale ponownie wróciliśmy. 6. punkt. Inflacja rośnie w tempie od 20 do 40% miesięcznie. 7. Kurs walutowy stanowi społeczny i gospodarczy koszmar, gdyż powoduje wysokie stopy procentowe, niski poziom aktywności gospodarczej, niski poziom zatrudnienia i niskie realne wynagrodzenia. 8. Nie ma alternatywy dla szoku gospodarczego i działanie stopniowe to proszenie się o hiperinflację i o najwyższy kryzys w historii państwa. Plany walki z ubóstwem generują więcej ubóstwa, a jedynym sposobem na wyjście z ubóstwa jest większa wolność. 10. Argentyna nie ma alternatywy i nie ma już czasu. Nie ma miejsca na jałowe dyskusje. Kraj wymaga natychmiastowych działań.
Klasa polityczna pozostawiła kraj na krawędzi największego kryzysu w historii. Nie chcemy trudnych decyzji, które trzeba będzie podjąć w nadchodzących tygodniach, ale niestety nie mamy już żadnego wyboru. Czyli no, deklaracja to jest dokładnie ta sama terapia, którą myśmy mieli po upadku PRL-u. Po prostu trzeba odstawić starą klasę polityczną i wprowadzić nowe metody. Ale Polakom się to nie udało. Nie udało się odstawienie starej klasy politycznej. Zobaczymy, jak będzie w Argentynie. Punkt 11. Argentyna cierpi z powodu nieefektywnego rządu, biedy, braku dostępu do edukacji i służby zdrowia na odpowiednim poziomie, co skutkuje nadmiarowymi zgonami. W tej sytuacji natychmiastowe przeciwdziałanie jest niezbędne. 12. Dla Milei priorytetem będą indywidualne prawa i wolność osobista, minimalizacja interwencjonizmu państwowego i stworzenie państwa, które służy ludziom. Milei zakończył swoje przemówienie słowami z kampanii wyborczej Viva la libertad carajo i to spotkało się z owacjami zgromadzonych ludzi. Pierwsze komentarze po zaprzysiężeniu Javiera Milei. Wszyscy zastanawiają się, jak Milei będzie rządził Argentyną. Czy będzie to antysystemowy wojownik z piłą łańcuchową z kampanii wyborczej, czy umiarkowany prezydent elekt z ostatnich tygodni. Jako kandydat Milei zapowiadał oczyszczenie państwa z korupcji, likwidację banku centralnego i zmianę argentyńskiego peso na dolara. Jednak, i tu uwaga, po zwycięstwie wybrał byłego szefa banku centralnego jako ministra gospodarki. A to może powstrzymać plan dolaryzacji systemu finansowego. Dlaczego się dolaryzuje? No po to, żeby wywalić właśnie działanie banku, który drukuje pieniądze. Tak? Wtedy trzeba się oprzeć na czymś takiej namiastce złota. Na tym oczywiście korzystają bardzo Stany Zjednoczone, no bo jako emitent tej waluty, ale pomimo, że dolar ulega tak czy inaczej korozji, to ulega o wiele wolniej niż właśnie waluty narodowe takich krajów jak na przykład Argentyny. Milei prezentował się jako przeciwnik globalnego socjalizmu, podobnie jak Donald Trump, ale w trakcie wizyty do USA pod koniec listopada nie spotkał się z Trumpem, lecz z Billem Clintonem. Milei wysłał przedstawiciela na konferencję klimatyczną do Dubaju, pomimo że odrzucał związek człowieka ze zmianami klimatu. Milei wycofał się z planów likwidacji Ministerstwa Zdrowia. Także to są takie symptomy, powiedziałbym, dziwne. W swoim przemówieniu inauguracyjnym zwrócił się do klasy politycznej, mówiąc, że nie ma zamiaru nikogo karać lub prowadzić stare wendetty oraz że każdy polityk lub związkowiec, który chce poprzeć jego projekt, będzie witany z otwartymi ramionami. I teraz to umiarkowanie i powściągliwość Milei może wynikać z pragmatyzmu, gdyż skala wyzwań stojących przed nim jest przeogromna i niezbędne będzie pozyskanie zwolenników z innych partii dla wdrożenia jego planów w kongresie, w którym jego partia jest dopiero trzecią co do ilości mandatów. Oczywiście to może być umiarkowanie i powściągliwość, a może to być też sygnał, że takiej mojej tezy odwiecznej, że nieważne jak się dochodzi do władzy, nieważne na jakich hasłach się do tej władzy dochodzi, a jak już się tę władzę ma i się ją sprawuje, zapomina się o wszystkim, co nas do tej władzy doprowadziło, jakie hasła, stosuje się to tylko i wyłącznie jako taką przynętę dla wyborców, po czym rządzi się klasycznie, tak jak zawsze, dodruk pieniądza, podwyżki podatków, tworzenie przedsiębiorstw państwowych, które są makabrycznie źle zarządzane, budowanie w cudzysłowie jakiejś tam opieki społecznej, która w rzeczywistości jest po prostu nieefektywna. Zobaczymy, tak jak mówimy właśnie w tej serii Don't Lie to Me Argentina, chcemy Państwa na bieżąco informować o tym, co się tam dzieje, żebyśmy dokładnie wiedzieli, kim tak faktycznie Milei jest.
Co więcej, na ministrę bezpieczeństwa wybrał Patrycję Bullrich z partii rządzącej, a na ministra obrony Luisa Petri z tej samej partii. Pomimo tych wszystkich obaw, wydaje się, że Milei nadal podtrzymuje swój radykalny plan reform państwa, likwidację wielu ministerstw lub łączenia kilku w jedno. Zobaczymy, proszę Państwa. Na koniec, w pamiątkowej księdze w kongresie prezydent Milei złożył swój podpis i dopisał Viva la libertad, carajo. To jest, zdaje się, jego takie hasło, z którym będzie trwał przez długie lata. Myślę, że bez względu na to, jak się potoczą jego losy, my też możemy posługiwać się niech żyje ta cholerna wolność, bo bez niej jest naprawdę źle. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne.